na pewno będziemy do tego tematu bardzo często wracali, bo po prostu musimy mieć na uwadze to, co autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 6 wersecie napisał. A mianowicie, bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. To jest sztandarowy werset. Jeżeli chcemy podobać się Bogu, musimy być osobami wierzącymi. I to jest napisane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Ale kiedy czytamy ten 11 rozdział, widzimy tam bohaterów wiary. Ci bohaterowie wiary to byli normalni ludzie, ale dokonywali w wierze nadprzyrodzonej rzeczy. Wszystko, co robili, co jest zapisane, dokonywało się na fundamencie ich wiary. I dzisiaj chciałbym przedstawić 5 takich faktów odnośnie wiary człowieka chrześcijanina. 5 faktów, może na kolejnym spotkaniu jeszcze jakoś to rozwinę, ale zobaczymy. Dlaczego dzisiaj wybrałem taki temat? Bo jeżeli chcemy służyć Bogu, jeżeli chcemy doświadczać Jego opieki, dokonywać czegoś, co jest trwałe na Jego chwałę, wszystko musi być oparte o podstawę wiary. I ktoś powiedział, że wiara jest wyciągnięciem ręki do Boga i wzięcia od Niego tego, co dla nas przygotował. Albo wiara, można powiedzieć, wiara jest kluczem, który otwiera drzwi błogosławieństwa, wszelkiego błogosławieństwa. Przede wszystkim tego największego błogosławieństwa, którego doświadczamy przez wiarę, a więc zbawienia, życia wiecznego. Zbawienie nasze dokonuje się przez wiarę, a nie z powodu naszych dobrych uczynków, dobrych praktyk religijnych. Wszystko dokonuje się przez wiarę. I teraz już przechodzę do tych 5 punktów, 5 faktów związanych z pojęciem wiary. Fakt numer 1, to znaczy, Bóg dał każdemu z nas stosowną miarę wiary. Bóg dał każdemu z nas stosowną miarę wiary. Dlatego to powtarzam, żebyście mieli czas na zapisanie. I teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli do listu do Rzymian, 12 rozdział, 3 werset. Mamy już. I czytamy tam następujące słowa. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was. Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy. Lecz niech sądzi o sobie trzeźwo według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Każdy, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego życia, otrzymuje pewną, przepraszam, pewną miarę wiary. I jest to wystarczająca ilość wiary, by w danym okresie dokonywać czynów, do których Bóg nas powołuje. Nikt, kto należy do Jezusa, nie może powiedzieć, chociaż tak się dzieje, ale nie można powiedzieć, ja nie mam wiary. Masz wiarę tylko na poziomie, może na poziomie takiego 3-miesięcznego dziecka. Wiadomo, że 3-miesięczne dziecko potrzebuje mniej pokarmu od 18-letniego nastolatka. Więc na poziomie naszego rozwoju duchowego otrzymujemy konkretną porcję wiary. Tyle, ile jest potrzeba na drodze naszego rozwoju. I kiedy tak spoglądałem w słownikach chrześcijańskich,
Co to znaczy ta miara wiary, miara przede wszystkim, to znalazłem też w jednym słowniku taki odnośnik, że chodzi tutaj, miara jest przedstawiona jako pojemnik, w tamtych czasach tak było, pojemnik, do którego wsypywano na przykład zboże i to była miara tego zboża. Tak jak mamy w Ewangelii sytuację z korcem, korzec też był miarą wiary. I te pojemniki, te miary różnego rodzaju takich rzeczy sypkich miały różne wielkości, różne pojemności, ale były miarą konkretnej wiary. I my też jako ludzie wierzący otrzymujemy od Boga na danym momencie naszego życia miarę wiary stosownie do naszej służby, do naszej odwagi, do naszego wzrostu duchowego. I to jest pierwszy fakt. Bóg daje każdemu konkretną miarę wiary. I teraz przechodzimy już do faktu numer dwa, że ta wiara, którą... Fakt numer dwa mówi o tym, że ta wiara, którą otrzymujemy, ta miara wiary powinna wzrastać. Wiara powinna ciągle wzrastać. Tak jak wzrasta to 3-miesięczne dziecko i po 18 latach staje się młodzieńcem i już ma inne potrzeby, inne zdolności. Tak samo jest z wiarą. Wiara powinna wzrastać i to jest nasz obowiązek dbania o to. I teraz spójrzmy do drugiego listu, do Tesaloniczan, 1:3. Paweł tam napisał następujące słowa. Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z was obfituje. Wiara wasza bardzo wzrasta. A więc widzimy tutaj, że Paweł pisze, że wiara powinna wzrastać. Nie tylko powinna wzrastać, ale powinna bardzo wzrastać. Nasza wiara powinna bardzo wzrastać i wraz z naszym wzrostem duchowym. I to jest nasz obowiązek dbania o wzrost wiary. Jak można o to dbać? I tutaj idziemy znowuż do listu do Rzymian, 10. List do Rzymian. Tu wyraźnie znajdujemy wskazówkę, jak mamy dbać o wzrost naszej wiary. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Jeżeli chcemy wzrastać w wierze, powinniśmy słuchać Słowa Bożego, którym jest Jezus Chrystus. Kiedy czytamy Słowo Boże, czytamy go na głos, bo tu jest powiedziane, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A więc ja czytam Słowo Boże, którym jest Jezus, Jezus jest Słowem, czytam to Słowo Boże głośno i słyszę to. Słyszę to i moja wiara rośnie. Moja wiara wzrasta. Dużo słuchania, duży wzrost wiary. Mało słuchania Słowa Bożego, mały wzrost wiary. Powinniśmy nieustannie nurkować, że tak powiem, w Słowo Boże. Mówiąc językiem sportowców, powinniśmy ćwiczyć nasze słuchanie Słowa Bożego. Wiemy, jak sportowcy, jeżeli chcą osiągnąć jakiś sukces, oni ciągle ćwiczą.
kulturystą człowiek nie staje się bez treningu. Tak samo my, jeżeli chcemy, żeby nasza wiara wzrastała, musimy ćwiczyć się w słuchaniu, wsłuchiwać się w to, co Jezus do nas mówi. Jeżeli zlekceważymy takie ćwiczenie, to ciągle będziemy na tym samym poziomie miary wiary. Powinniśmy o to zadbać. Słuchać. Słuchać Chrystusa najlepiej poprzez Słowo Boże. I tutaj przypomina mi się taka sytuacja z mojego okresu właśnie tak 16, 17, 18 lat, czy nawet prędzej. Miałem u nas w naszej okolicy, na naszym podwórku było 3 chęków w tym samym wieku. Między innymi ja. I wszyscy razem w trójkę, jeszcze będąc młodymi, zdecydowaliśmy się, zapisaliśmy się na zapasy. Zaczęliśmy chodzić na zapasy, chcieliśmy ćwiczyć. Ja szybko z tych zapasów zrezygnowałem. Jeden cheniek też zrezygnował, ale ten trzeci cheniek pozostał. On ćwiczył, on chodził na treningi, ćwiczył. I jak później się dowiedziałem, on już nie ćwiczył zapasów, przeszedł w inną dziedzinę, ale ciągle był zaangażowany w ćwiczenie swojej tężyzny fizycznej. I dzisiaj czasami go spotykam, on ciągle mieszka tam, gdzie ja kiedyś mieszkałem. Dzisiaj czasami go spotykam i tak porównuję się z nim. No to ja jestem takie chucherko, no może mam duży brzuch, ale to też z powodu tego, że nie ćwiczyłem. A Heniek jest naładowany. On ma mięśnie. Dlaczego? Bo on ćwiczył. I tak samo odnośnie wiary. Jeżeli nie będziemy ćwiczyć, wiara nie będzie wzrastać. Powinniśmy się zaangażować w słuchanie Słowa Bożego. Dlatego te domowe kręgi biblijne, raz w tygodniu co najmniej, jeden rozdział, dobrze jeszcze do tego dołożyć psalm, czytać głośno i słuchać. I wiara nasza rośnie. My tego nie widzimy, nie zmierzymy tego termometrem, ale wiara rośnie. Zmieniamy się duchowo. I teraz, kiedy wiara nasza wzrasta, nasze działanie zaczyna przynosić dla Boga owoce. Nasze działanie jest coraz bardziej skuteczne. I to jest trzeci fakt odnośnie wiary. Wiara powinna być wyrażana poprzez uczynki. Nie można tylko powiedzieć, no tak, ja wierzę, jestem osobą wierzącą. Proszę bardzo, pokaż jak wierzysz. I wiara musi zawsze być połączona z działaniem. Tak samo w naszym świecie fizycznym. Ja czasami podaję taki przykład. Wsiadasz do windy i wierzysz, że ta winda zawiezie cię na 10. piętro. Ale możesz stanąć w tej kabinie, drzwi się zamkną i możesz stać nie wiem ile i chociaż wierzysz, że ta winda potrafi cię zawieźć na 10. piętro, ona cię nie zawiezie, dopóki czegoś nie uczynisz. Dopóki nie naciśniesz tego guzika z numerem 10. A więc wiara, sama wiara, ja wierzę, nie ma żadnych owoców. Wiara powinna być połączona z działaniem. I tak, kiedy patrzymy na tych ludzi w wierze, co najmniej z tego 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, Noe wierzył i budował. Abraham wierzył i wyszedł.
Mojżesz wierzył i uderzył w skałę. Dawid wierzył, że zabije olbrzyma i zabił go. Piotr wierzył na słowa Jezusa i chodził po wodzie. A więc wiara plus działanie. Jeżeli chcemy naprawdę być ludźmi wiary, musimy słuchać Boga i działać. Słuchać Boga i działać. I teraz tutaj bym prosił Zuzię o list Jakuba, 2 rozdział, 26 werset. Zobaczmy, co Jakub napisał. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Ciało bez ducha jest martwe. Wiara bez działania też jest martwa. Wiara musi być uaktywniana. Musi być wyrażana poprzez działanie. Inaczej jest to martwa wiara. Dobrze, teraz przechodzimy do 4 faktu. Już mamy, że Zuzia tu ładnie pisze, że każdy z nas, każdy wierzący dostał odpowiednią miarę wiary. Każdy wierzący powinien tą wiarę rozwijać, aby ona wzrastała. I wiara powinna być połączona z działaniem, z uczynkami. I teraz idziemy dalej. 4 fakt mówi o tym, że wiara wypływa z naszego serca. Nie z rozumu. Ja wierzę. Ja zdecydowałem się wierzyć. To, że zdecydowałeś się rozumowo wierzyć, nie znaczy, że jesteś osobą wierzącą. Bo prawdziwa wiara wypływa z serca. O tym mówi list do Rzymian, 10 rozdział, 10 werset. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Prosty wniosek. Nie rozumem przyjmujemy wiarę, tak jak to można powiedzieć, jest taka wiara, wiara tradycyjna. Czy no, takie chrześcijaństwo kulturowe, rozumowe. Przyjmuję, mój dziadek był wierzącym, moja babcia też modliła się, moi rodzice też chodzili do kościoła, no to ja też pójdę, ja też wierzę. Rozumowo, no bo tak się należy. Ta wiara to nie jest wiara, wiara rozumowa. Wiara działa przez rozum, dokonuje coś w rozumie, ale jest przyjmowana sercem. Sercem przyjmowana i ona prowadzi do usprawiedliwienia, do przekonania, że Jezus Chrystus umarł za mnie, będąc sprawiedliwy. I ja jestem usprawiedliwiony Jego sprawiedliwością. O tym mówi ten 10 rozdział, 10 werset listu do Rzymian. I następnie ja wyznaję tą wiarę ustami. Ale też proszę o 1 list Piotra, 3 rozdział, werset 3 i 4. Tutaj znajdujemy coś bardzo ciekawego. Piotr pisze o jak wierzący powinien się zachowywać i tutaj też pisze coś o kobietach. Ich ozdobą niech nie będzie, niech będzie nie to, co zewnętrzne. Uczesanie włosów, złote pierścionki, ani strojenie się w suknię. Nie znaczy to,
że kobiety nie mają ładnie wyglądać, to są córki Boże. Mają ładnie wyglądać, mają wyglądać jak księżniczki. Ale tutaj Piotr rozwija dalej, że niech nie będzie ozdobą to, co jest zewnętrzne, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tłumaczenie z Biblii greckiej dosłowne mówi, że wewnętrzne serce człowieka o niezniszczalności delikatnego i spokojnego ducha jest tak cenne wobec Boga. Wiara wypływa z serca. Serce jest zjednoczone z naszym duchem. Mówimy tutaj o sercu, nie o tym organie, który pompuje krew, bo w Biblii serce odnosi się do życia wewnętrznego człowieka. Każdy z nas ma życie zewnętrzne, jest człowiekiem zewnętrznym, ale też ma życie wewnętrzne. I to, co zewnętrzne, a więc moje ciało, to tylko powłoka, tylko mieszkanie tego, co ma największą wartość przed Bogiem, a więc ten łagodny, spokojny, delikatny duch, który jest we mnie. Na moim ciele jest wiele pieprzyków. Ale to nie jestem ja. To jest tylko ozdoba mojego ciała. Niektórzy po tych moich takich pieprzykach mogą mnie rozpoznać. Często tak jest. Ktoś gdzieś tam ginie w wypadku, jest rozpoznanie zwłok. No i po tym zewnętrznym jakimś znamieniu, czy bliźnie, czy nawet tatuażu rozpoznają człowieka. Ale nie to jest ważne, co jest zewnętrzne. To jest tylko dekoracja. Kobiety pięknie dekorują swoje zewnętrzne ciała. I to Bogu wcale nie przeszkadza. Ale te kobiety, które tak pięknie się ubierają, malują, mają takie piękne kolczyki, ozdoby, pierścionki, nie mogą zapomnieć, że upiększają w ten sposób, upiększają tylko i wyłącznie mieszkanie, w którym jest cenny skarb, który ma, jest tak cenny dla Boga. Aby więc nasz człowiek wewnętrzny, nasze serce, nasz duch, to jest najważniejsze, najważniejsze, przepraszam. I stąd wiara wypływa. Wiara nie wypływa, tak jak powiedziałem, z rozumu. Ona wypływa z tego ducha, z mojego wnętrza, z mojego serca wewnętrznego. A bo Bóg tak to sobie zaplanował, żeby ten mój duch, moje wewnętrzne życie, moje wewnętrzne serce było umieszczone w zewnętrznym ciele. I o to mieszkanie ducha też muszę dbać, ale nie mogę tylko i wyłącznie inwestować w to moje życie zewnętrzne, w moje ciało. Jest coś ważniejszego. Jest coś, co jest we mnie i to, co jest we mnie, nie umiera. To nie niszczeje. Idziemy dalej. List do Rzymian, 2 rozdział, werset 28 i 29. Paweł pisze do Żydów. Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi,
ale od Boga. I tutaj Paweł wyraźnie mówi, że to, co zewnętrzne, jest ważne, ale nie najważniejsze. O wiele ważniejsze jest to, co jest wewnętrzne. Żydzi przywiązywali wielką wagę do rzeczy zewnętrznych. Znamy to. Umycie kubków i tak dalej. Obmywanie się, kiedy wracają do domu po jakiejś wędrówce, po sklepach czy po mieście. Trzeba było się obmyć, oczyścić, czy te różne takie zewnętrzny ubiór Żyda, takiego, wiem, bakobrody, pejsy, kapelusze, czy jarmułka, to jest wszystko zewnętrzne. Żydzi inwestowali w to, co zewnętrzne. I tutaj Paweł mówi, prawdziwym Żydem nie jest ten, kto jest nim na zewnątrz. A prawdziwym obrzezaniem, wiemy, jak Żydzi przywiązywali wagę do zewnętrznego obrzezania, bo to był znak na ciele. I Paweł mówi, prawdziwym obrzezaniem nie jest to ten znak na ciele. Prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, jest to obrzezanie duchowe. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga. Wiemy, że Żydzi, Jezus piętnował tych Żydów, którzy wystawali na ulicach, modlili się głośno na ulicach, żeby inni od innych otrzymać pochwałę. Robili różne praktyki religijne, żeby od innych otrzymać pochwałę. Jezus mówi, my nie szukajmy pochwały od ludzi, nie szukajmy tego, co zewnętrzne, ale szukajmy pochwały od Boga. Obrzezajmy nasze serca. Serce i duch jest zjednoczone. I to jest bardzo ważne, dlatego przy tym czwartym fakcie się zatrzymuję troszeczkę dłużej. Zobaczmy drugi list do Koryntian, 4:16. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Ten człowiek, ta powłoka, to mieszkanie ducha jest, to niszczeje. To niszczeje, starzejemy się, na naszym ciele pojawiają się zmarszczki i komórki umierają. To jest wszystko powłoka zewnętrzna. Człowiek zewnętrzny niszczeje, ale ten, który jest w środku, a więc duch, serce odnawia się z dnia na dzień. Nie przywiązujmy wielkiej wagi do naszego człowieka zewnętrznego. My mamy o niego dbać. Mamy, ale nie możemy zapominać, że ten zewnętrzny, on się starzeje. On kiedyś po prostu, no będzie koniec jego. Ale ten wewnętrzny, on będzie żył na wieki. I on się odnawia. To jest niesamowite. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale ja się starzeję, mam już prawie 70 lat. Moje ciało już nie jest takie, jakie było 30 lat temu. Dzisiaj oglądałem zdjęcia sprzed 30 lat. Moje ciało było troszeczkę inne. Dzisiaj już się zestarzało. Ale ten wewnętrzny człowiek we mnie, to moje wnętrze odnawia się z dnia na dzień. I ja się czuję coraz młodszy. Wierzę, że wy też. Dobrze, teraz przechodzimy do piątego faktu. Też trudna sprawa.
Piąty fakt mówi o tym, że wiara działa przez miłość. Działa przez miłość. List do Galatów, 5:6. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość. Widzimy tutaj. Wiara działa przez miłość. Przypomnijmy sobie, co powiedział Jezus. To jest trudne do przyjęcia, ale niestety to jest wyraz wiary, która działa przez miłość. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół. To jest dowód, że masz wiarę, kiedy jesteś zdecydowany miłować nieprzyjaciół. Jezus do Judasza na przykład nie powiedział: ty zdrajco, ty taki, co Jezus powiedział: przyjacielu, pocałunkiem zdradzasz mistrza, przyjacielu. Miłość to jest wielka odpowiedzialność, ale jeżeli chcemy dokonywać rzeczy nadprzyrodzonych na chwałę Boga, musimy uporać się z tym faktem, że wiara działa przez miłość. Musimy stosować kryteria, jakie dał nam Jezus Chrystus. I wiem, że to jest ciężko, ja też przez to przechodziłem, może nadal przechodzę. Jak można miłować nieprzyjaciół? Jak można kochać kogoś, kto mnie tak skrzywdził, kto mnie wykorzystał, kto mnie poranił, kto może mnie okradł? Jak mogę kochać takiego człowieka? No niestety Jezus mówi nam, że właśnie mamy kochać. Dlaczego? W kochaniu nieprzyjaciół jest niesamowite, mocne, wielkie błogosławieństwo. Bo jeżeli nie kochamy, nie przebaczamy osobie, która nas zraniła, my się związujemy duchowo z tą osobą. Związujemy się z osobą, która nas zraniła. I w tym wypadku wiara nie może działać. Nie może działać, bo jest wiara też związana przez brak tej siły napędowej, którą jest miłość. Dlatego w tym piątym punkcie, ten piąty fakt mówi nam o czymś, o co powinniśmy zadbać. Miłujmy nieprzyjaciół. To nie znaczy, że musisz rzucać mu się na szyję, jak widzisz go na ulicy. Możesz przejść na drugą stronę, ale miłuj go miłością, którą otrzymujesz od Jezusa. Jezus też nas umiłował. My też nie byliśmy od urodzenia święci. Też raniliśmy innych, a jednak Jezus nas umiłował. Dlatego wiara rodzi się przez miłość. Ja reprezentuję moją wiarę poprzez miłość do drugiego człowieka. I tu już bym chciał dzisiaj zakończyć. Zobaczymy, jeżeli Bóg pozwoli, to przygotuję jeszcze więcej, poszukam więcej takich faktów odnośnie wiary, ale myślę, że na dzisiejszy dzień to już wystarczy. Pomódlmy się teraz krótko, tak jak potrafimy. Ja będę się modlił głośno, wy możecie, mając wyłączone mikrofony, też módlcie się mocno. Mamy tutaj wypisane z udziałem pięknych.